Witam Państwa w Ratajskim Frytlu Kultury. Tym razem zabieramy Państwa w plener, ponieważ nasza kamera towarzyszyła półkolonistom z Rataj w akcji Lato. Zapraszam. Oto jedna z ostatnich akcji tegorocznej piłkarskiej ligi Rataj. Mecz drużyn OKF i Mechanicznej Pomarańczy w środę 28 czerwca zakończył rozgrywki, a tuż po nim odbyła się dekoracja 6 najlepszych drużyn. O trofea walczyło w tym roku 11 zespołów. Po 2 miesiącach rozgrywek znamy już zwycięzcę piłkarskiej ligi Rataj Puchar. Spółdzielni mieszkaniowej osiedle Młodych powędrował do drużyny Mechaniczna Pomarańcza. Jak widać, pomarańczowe stroje. Koło mnie kapitan Paweł Fekner. Powiedz, skąd się wzięliście tutaj? Kto tworzy waszą drużynę? Nasza drużyna powstała w roku 2012. Zaczynaliśmy swoje starty na Lidze Politechniki Poznańskiej i z każdym rokiem poszerzamy tutaj zasięg lig poznańskich, w których możemy grać, uczestniczyć. To był nasz drugi start w Lidze Rataj. W tamtym roku dowiedzieliśmy się tutaj z plakatu ze strony osiedlowej strony Ligi Rusa. I postanowiliśmy wystartować. W tamtym roku wicemistrzostwo, w tym roku udało się poprawić jeszcze ten rezultat, mistrzostwo. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Była tylko jedna porażka, jeden remis, wszystkie pozostałe mecze wygraliście. Jak oceniacie przeciwników? To znaczy na początku było tak, że baliśmy się tutaj, jak potoczą się nasze losy, ponieważ w pierwszym meczu prowadząc 3-0 w końcu skończyliśmy mecz 3-3 i bardzo żałowaliśmy straty tych punktów, ale tak jak pan zauważył, tutaj pozostałe mecze wszystkie były wygrane, jedna też porażka zdarzyła nam się, straciliśmy bramkę w ostatnich minutach. Jeden punkt, na szczęście udało nam się wygrać pozostałe wszystkie mecze, choć tak jak widzą wszyscy, te mecze zostały rozegrane późno, ponieważ 4 czy 5 spotkań przepadło, nam było przekładane ze względu na warunki pogodowe. Jeszcze powiedzmy, że dzisiaj dopiero rozstrzygnęła się sprawa waszego zwycięstwa. Wasza dzisiejsza wygrana z OKF-em sprawiła, że utwierdziliście się na pierwszym miejscu w tabeli. Tak, dokładnie. Tak jak mówiłem, nasze mecze były poprzekładane, dlatego mieliśmy bardzo zakończenie sezonu obfite i mieliśmy najwięcej meczy do rozegrania. Leble już tylko po rozegraniu 10 meczów czekało na nasze potknięcia, ale na szczęście udało nam się także ostatni mecz wygrać i o punkt wyprzedzić Leble z 25 punktami wygrać całą ligę. Gratulujemy, zapraszamy za rok. Mam nadzieję, że weźmiecie udział. Tak, na pewno. Ja mam nadzieję, że też dopiszą kibice, którzy za rok przyjdą tutaj na boisko Olimp na osiedlu Rusa dopingować piłkarzy w piłkarskiej lidze Rataj. Tym, którym nie udało się w tym roku sięgnąć po najwyższe trofea, i tak dopisywał dobry humor. Widzi pan naszą ekipę, czy jest tu gdzieś żal? Nie wydaje mi się. Jest zabawa, jest pięknie. Murawka lepsza niż na Lechu, czego chcieć więcej. Skoro na stadionie Olimp na osiedlu Rusa panują takie warunki i atmosfera, to z pewnością drużyn gotowych do zmagań w lidze nie zabraknie w przyszłorocznej 43. już edycji. Jedziemy. Uciski klatki piersiowe i słuchamy w dalszym ciągu poleceń defibrylatora. Mocno. Raz. Zasady bezpieczeństwa najlepiej poznać jeszcze przed wakacjami albo na samym ich początku. O to, żeby nasi najmłodsi minimalizowali ryzyko, postanowiła zadbać Fundacja Razem Łatwiej, która pierwszego dnia półkolonii na osiedlu Rusa postanowiła zorganizować dla półkolonistów z klubów Skrzat i Szóstak specjalne warsztaty. Policja uczy o bezpieczeństwie na co dzień, natomiast ratownictwo medyczne uczy dzieci pierwszej pomocy, jak korzystać z numeru 112. Ze spotkania z policjantem dzieci na pewno zapamiętają, że funkcjonariuszy nie trzeba się bać. Jak się zgubicie i będziecie widzieli taki patrol policji, proszę podejść, tak, powiedzieć, że się zgubiliście. Śmiało możecie powiedzieć, skąd przyjechaliście, gdzie mieszkacie, podać numer telefonu, tak, do rodziców. I proszę mi uwierzyć, policjanci zrobią wszystko, żeby jak najszybciej odstawić was w ręce rodziców. Dzieci mogą potrzebować pomocy, ale czasem zdarza się, że to one tej pomocy powinny udzielić. Widzimy, leży człowiek. No to co, śpi na ulicy? Chyba nie, nie? Chyba potrzebuje naszej pomocy. Więc powinniśmy się, słuchajcie, pochylić nad tym poszkodowanym i sprawdzić, czy jest przytomny.
Magda Nowak, ratowniczka medyczna, uczyła półkolonistów z osiedla Rusa resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowania w przypadku zranień i złamań. Dzieciaki zapoznały się nawet z obsługą defibrylatora. Przeprowadź defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Dotykanie poszkodowanego bezpieczne. Świadomość Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy versus kraje europejskie jest niestety na niewysokim poziomie. Ludzie albo nie potrafią, albo boją się udzielać pierwszej pomocy. My poprzez edukację najmłodszych chcielibyśmy ten trend zmienić. Nasze zajęcia Mały Ratownik mają na celu zapoznanie z pierwszą pomocą już od najmłodszych lat. Dzięki temu nasi kursanci wiedzą, że pierwsza pomoc to nie tylko wykonanie telefonu na służby alarmowe. Fundacja Razem Łatwiej, dzięki której na Stadionie Olimp odbyły się warsztaty dla dzieci, odwiedza również przedszkola i szkoły. Kto nie poznał zasad pierwszej pomocy na półkoloniach, być może nadrobi to od września. Wakacje to czas, w którym najmłodsi nareszcie mogą się wybawić do woli, za to dorośli stają na głowie, by pociechom to umożliwić. Nie lada zadanie stoi przed placówkami kulturalnymi Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych, które odwiedzamy z kamerą w czasie akcji Lato. W pierwszym tygodniu wakacji ochota do zabawy jest, jak się zdaje, największa, a dzieci wykazują niespożyte siły, o czym przekonaliśmy się, odwiedzając Frajda Park nad Rusałką. Tu do dyspozycji półkolonistów z Domu Kultury na Skarpie oraz klubów Skrzat i Szóstak były dmuchańce i tak zwany małpi gaj. Kto chciał, mógł potrenować celność, a co najważniejsze, wszystko odbywało się w otoczeniu zieleni. Dzieci, które spotkaliśmy nad Rusałką, korzystały z półkolonijnych atrakcji dopiero drugi dzień, ale już były przekonane o tym, że warto właśnie w taki sposób spędzać czas w mieście. Można się bawić, robić różne plastyczne rzeczy, są też takie konkursy. Można jeździć na różne... do różnych miejsc. No właśnie. No. Nie warto siedzieć w domu i się nudzić, tylko tutaj na półkoloniach się jeździ w różne ciekawe miejsca. Zależy, jaka jest wycieczka, bo na przykład dzisiaj można tu się bawić na przykład na sali zabaw albo na dworze na dmuchańcach. A gdybyś nie była na półkoloniach, to co byś robiła? No właśnie bym się albo nudziła w domu, czytała książki, albo coś robiła, tak po prostu. A co jeszcze można robić na półkoloniach? O tym już za chwilę. Żeby zobaczyć wieżę Eiffla, najlepiej pojechać do Paryża. Tam jednak wycieczki z ratajskimi półkolonistami jeszcze nie dojeżdżają, ale docierają znacznie bliżej. W środę 28 czerwca dzieci z Domu Kultury Jubilat pojechały na wycieczkę do Rosnówka. Największą atrakcją tej podpoznańskiej wsi jest Deli Park, w którym oprócz miniatury wspomnianej już wieży można zobaczyć tak sławne budowle jak Taj Mahal, Big Ben czy Empire State Building. Wśród miniatur nie zabrakło też budowli, które każde dziecko zna z naszego miasta. Mowa oczywiście o ratuszu i katedrze. W Deli Parku niektóre rzeczy występują w miniaturze, inne są powiększone kilkadziesiąt razy. Tak jest w przypadku owadów i pajęczaków, których modele służą celom edukacyjnym. Dzieciaki w czasie odwiedzin w parku oprócz zabawy zdobyły bowiem również sporą dawkę wiedzy przyrodniczej. Nic dziwnego, wszak tuż po sąsiedzku rozciąga się Wielkopolski Park Narodowy, a wędrówka ekologiczną trasą w koronach drzew pozwala odwiedzającym nauczyć się czegoś o mieszkańcach naszych lasów. Wśród żywych mieszkańców Deli Parku znajdziemy także przedstawicieli fauny egzotycznej. Mieszkają tu lemury Julian i Julianna, nowo urodzone alpaki razem z rodzicami, a polski inwentarz reprezentują owce wrzosówki i kozy. Jak widać, na takiej wycieczce nie można się nudzić. Jak wam tak świetnie idzie, to z tego jeszcze jeden duży sześć, dobra?
średniowiecze zawsze fascynuje najmłodszych, bo to przecież epoka rycerstwa, zamków i turniejów. A gdzie szukać wiadomości na temat tych odległych czasów? Oczywiście na Ostrowie Tumskim, na zajęcia pod hasłem Na średniowiecznym zamku. Półkolonistów z Domu Kultury Jagiellonka zaprosiło w piątek 30 czerwca Muzeum Archidiecezjalne. Przede wszystkim chcieliśmy w tym roku nakłonić dzieci do rozwijania pewnych takich umiejętności współpracy. Dlatego zanim przeniesiemy się do średniowiecznego zamku, muszą sobie ten zamek sami zbudować. Otrzymują plany, więc troszkę muszą też się rozeznać w tym, jak ten zamek powinien wyglądać. Razem budują poszczególne elementy, z nich składają zamek. No a później następuje najciekawsza część tych warsztatów, a mianowicie taki turniej troszkę. Rywalizują ze sobą dwa królestwa. Zaczyna się wszystko od ataku z katapulty, więc dzieciaki też trochę poznają, jak działa taka najprostsza katapulta z tamtych czasów. Oczywiście kule są styropianowe, także nikomu nic złego się nie dzieje. Pozostali zawodnicy z drużyny przeciwnej muszą bronić swojego zamku wcześniej przygotowanymi tarczami, także wszystko jest zgodne z ówczesnymi warunkami walki. Później sprawdzamy na przykład zręczność posługiwania się mieczem. Dzieciaki muszą przenieść miecz na palcu. Drużyna, której się to uda, bezbłędnie otrzymuje punkt. Następnie precyzja też jest sprawdzana, a mianowicie muszą delikatnie wyjmować poszczególne elementy z wieży drewnianej, która jest zbudowana podobnie jak w czasach średniowiecznych. Potrzebna jest też kolejna umiejętność, jaką jest na przykład mądrość każdego rycerza i każdy zawodnik musi przejść ze swojego zamku do zamku przeciwnika, trzymając na głowie słownik języka łacińskiego, bez którego w tamtych czasach nie można było się obejść. No i ostatnia konkurencja sprawdza taką pracę grupową i dzieciaki na czas muszą ułożyć puzzle, której drużynie uda się to zrobić w krótszym czasie, otrzymuje punkt za taką wspólne działania w tym kierunku. Można powiedzieć, że te zajęcia to jest taka po prostu żywa lekcja historii. Zgadza się, dzieciaki są bardzo zaangażowane, naprawdę bronią tych zamków, jakby to były ich własne zamki, także z pełnym poświęceniem. I też z poświęceniem wykonywali tarcze i korony jako takie role ozdoby i akcesoriów, które były używane w czasie tych warsztatów. Uzbrojeni w tarcze i przyozdobieni królewskimi koronami półkoloniści udali się nad Wartę. Tu czekał na nich statek Bajka, którym podopieczni Jagiellonki oddalili się na południe w stronę służebnej wsi Rataje. Dzisiaj w naszym programie to już wszystko. Jak co roku w czasie wakacji, Ratajski Fyrtel Kultury wychodzi w odstępie dwutygodniowym, a więc na kolejne wydanie naszego programu zapraszam Państwa premierowo we wtorek 18 lipca o godzinie 16:30. Do zobaczenia.